Witajcie bardzo, bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie, który publikuję na moim kanale Martin de Simons. Ja się nazywam Szymon Marciniak i uczę języka niemieckiego. Czasownik wissen to jest bardzo, bardzo ciekawy czasownik. On jest tak nieregularny w odmianie jak sein i haben. Podkreślam to, ponieważ jeżeli jesteście na jakimś tam etapie języka niemieckiego, na jakimś etapie nauki tego języka, no to ten haben, sein widzieliście. One są w ogóle same w sobie niezbędne, żeby powiedzieć wiele rzeczy. Jest konieczność, żeby tego czasownika użyć. Natomiast sein i haben, o nich się mówi, że są bardzo nieregularne. Chodzi o odmianę tego czasownika, przez osoby też czasy przeszłe. Ale ja bym do tego zestawienia, do tej grupy dołączył czasownik wissen właśnie. Dlaczego? W liczbie mnogiej się nic nie dzieje. Skoro jest wissen, no to my wiemy, to jest wir wissen. Wir wissen. Jeżeli jest forma oni, no to są sie wissen. Sie wissen, oni wiedzą. Natomiast przy liczbie pojedynczej dzieją się takie małe cuda. I ja wiem po niemiecku, to nie jest ich wisse, broń Boże, to jest ich weiß. I jeszcze szarfe z S na końcu. Ich weiß. Jakby się dopatrzyć, to w sumie weiß oznacza również kolor biały. Czyli w momencie, gdy ja mówię ich weiß, ja mówię jednocześnie ja wiem i jednocześnie mówię ja biały. Rozważam troszeczkę, rozkminiam to na szerokości, ponieważ chcę wam to w jakiś sposób skojarzyć, żebyście to lepiej zapamiętali. Trzecia osoba tego czasownika, czyli on wie, ona wie, to jest er weiß, sie weiß. Czyli jeżeli porównamy to z ich, to okaże się, że to jest ta sama forma co ich. Ich weiß, er weiß. Jaki wniosek? Co możecie stwierdzić? Co wam to przypomina? No dwie rzeczy. Zachowuje się jak modalny, nie? Bo w modalnych jest tak, że czasownik na przykład wollen jest ich will i er sie es will. Po pierwsze, po drugie też przypomina wszystkie czasowniki w czasie przeszłym prostym, w preteritum. Jeżeli ktoś z was tematu nie zna, to właśnie tak jest. Myślę, że pierwszy czasownik, który możemy tutaj sobie wspomnieć, to jest czasownik być, czyli war. Ich war, ja byłem. Er war, on był. Nie? Ta sama forma czasownika. I to się właśnie dzieje przy czasowniku wissen. Tyle na temat odmiany tego czasownika. Jakie jest jego zastosowanie? Szerokie. Przede wszystkim on może być pomocny w takich sytuacjach. Ktoś nas o coś pyta. Wo ist Julia? No i możemy powiedzieć, ich weiß nicht. Nie wiem. Bo jest ich weiß, ja wiem. I negacja jest po czasowniku. Nie? Ich weiß nicht. Albo jesteśmy my w jakiejś grupie i nas pytają, gdzie jest Julia, my mówimy, nie wiemy. Wir wissen nicht. Wir wissen nicht. Nie wiemy. Czasownik wissen również może służyć nam do zbudowania zdań takich złożonych, typu ja wiem, kiedy ona wróci. Ich weiß, wann sie kommt. Powinno być zurück kommt. Nie? Kiedy ona przyjdzie, to będzie wann sie kommt. Albo gdzie ona mieszka? Wo wohnt sie? W sensie mieszkanie. Ja nie wiem, gdzie ona mieszka. Ich weiß nicht, wo sie wohnt. Jeżeli zastanawia was czasownik na końcu, to wohnt, który tam stoi, spieszę wyjaśnić, że to chodzi o to, że to jest to jest zdanie podrzędne. Ja wiem, to jest zdanie nadrzędne, ważniejsze, bo ono wprowadza zdanie, gdzie ona mieszka. Ja wiem, czy też ja nie wiem. Nie? I w zdaniu podrzędnym czasownik jest na końcu. Przykład na kolejny. My wiemy, że on mówi po niemiecku. Wir wissen, er spricht Deutsch. Jeżeli zastanawia was brak spójnika das, to spieszę wyjaśnić, że on może być, ale nie musi.
Oczywiście wszystkie podręczniki o tym mówią, bo podręcznike wykorzystują spójnik DAS, żeby wprowadzić ten spójnik i jednocześnie pokazać, jak się zachowuje przy nim czasownik. I faktycznie tak jest. On zazwyczaj stoi na końcu. Ale w momencie, gdy tego DAS nie ma, to też nie ma obowiązku stawiania czasownika na końcu. A w zdaniu z czasownikiem wiedzieć, ten kontekst jest w miarę taki klarowny. Mianowicie, ja nie wiem, czy ona się uczy niemieckiego. I powinno być klasycznie. Dobra, inaczej. Zrobię wersję prostszą. Ich weiß nicht, sie lernt Deutsch. To zdanie nie jest szczytem możliwości gramatycznych. To jest pewien niuans, ale chcę wam pokazać łatwość, że takie zdanie możecie zbudować i już jesteście na takiej stopie komunikatywności z waszym rozmówcą. Bo podręcznikowo-akademicko powinno brzmieć to tak. Ja nie wiem, czy ona mówi po niemiecku. Ich weiß nicht, ob sie Deutsch spricht. Ob sie Deutsch spricht. Ob to jest spójnik czy, ale on się pojawia tylko wtedy, gdy przed nim stoi jakieś inne zdanie. Rozumiecie? Typu wiem, nie wiem, czy ona. On pyta, czy my jedziemy, nie? Er fragt, ob wir fahren. To jest taki przykład z innej beczki zupełnie. Raczej po to, żeby wam pokazać, jak działa ob. Za pomocą tego czasownika również możecie zapytać kogoś. Czy ty wiesz, kto to zrobił? Weißt du, bo tak się odmienia czasownik. Du weißt. A że to jest pytanie. Weißt du, wer das gemacht hat? Dlaczego hat na końcu? Ta sama sytuacja. Weißt du, to jest zdanie nadrzędne, ważniejsze, do którego jest dopasowane kto to zrobił. I to kto to zrobił w tym zdaniu hat jako posiłkowe będzie na końcu. Oni nie wiedzą, czy on mówi po niemiecku. Sie wissen nicht, ob er Deutsch spricht. Sie wissen nicht, ob er Deutsch spricht. Czas przeszły czasownika wissen to jest wusste i gewusst. I teraz głęboko się zastanawiam, którą formę wam podawać. No, obydwie macie podane, że tak powiem, jasne. Ale która jest częściej używana? No, z praktyki powiem, że wusste jest lubiana. Ich wusste es nicht. Ja tego nie widziałem. Wusstest du das? Czy ty wiedziałeś, że... Chociaż w tym kontekście pojawia mi się bardziej hast du gewusst. Czy ty wiedziałeś? Hast du gewusst, dass sie, że ona gekommen ist, przyjechała? Czyli hast du gewusst, dass sie gekommen ist? Oni nie wiedzieli, czy ich mama przyjedzie. Sie haben nicht gewusst, ob ihre Mutter kommt. Sie haben nicht gewusst, ob ihre Mutter kommt. Ja wiedziałem, że to zrobisz. Ich habe gewusst, dass du das machst. Ich habe gewusst, dass du das machst. Skąd to wiesz? Takie pytanie. Woher weißt du das? Woher? Tak jak macie pytajnik woher kommst du, skąd pochodzisz, to woher weißt du, skąd to wiesz, też jest ok. Tak się używa. Normalnie. Normalna konstrukcja. Tak to wygląda z czasownikiem wissen. Nie wissen, bo słyszałem od paru uczniów moich, że tak to wymawiają wissen. Właśnie nie. Podwójna eska w pisowni to jest w wymowie właśnie to klasyczne syczące s. I jeszcze parę zdań na koniec. Wiecie, że lubię zdania. Znaczy, to nie kwestia, że ja lubię, ale ja nie widzę innej możliwości nauczenia się pewnego czasownika. Rozkminiając go na wszelkie sposoby, czasy, osoby. Ja wiem, że ona wie.
Ich weiß, dass sie weiß. Ja nie wiem, o czym ty mówisz. Ich weiß nicht, worüber du sprichst. Czy też redest. Worüber du redest. On nie wiedział, że ona jest w ciąży. W perfekcie. Hat nicht gewusst, dass sie schwanger ist. Czy ty wiedziałeś, że ona jest w ciąży? Hast du gewusst, dass sie schwanger ist? Nie, nie wiedziałem. Nein, ich habe das nicht gewusst. A skąd wiesz, że ona jest w ciąży? Und woher weißt du, dass sie schwanger ist? Woher weißt du, dass sie schwanger ist? Ich habe das gehört. Słyszałem to. Czy oni wiedzą, że ich córka wyjeżdża za granicę? Wissen sie, dass ihre Tochter ins Ausland fährt? Wissen sie, dass ihre Tochter ins Ausland fährt? Ja sądzę, użyjcie glauben. Ja sądzę, że oni tego nie wiedzą. Ich glaube, sie wissen das nicht. Oni nie wiedzieli, komu pomogli. Sie haben nicht gewusst, wem sie geholfen haben. Jeszcze na koniec, dla chętnych, osoby na B2. Jest taki zwrot, nicht, dass ich wüsste, to oznacza, nic mi o tym nie wiadomo. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. W opisie filmu i w komentarzu pierwszym i ode mnie usłyszycie, możecie się uczyć ze mną niemieckiego na 3 sposoby. Albo live'y, które organizuję na YouTubie, informacje podaję w opisie, albo przez aplikację Quizlet lub Trener Słownictwa, prowadzę je równolegle, z lekcjami online. Jak też trzeci sposób, to jest zamknięta grupa na Facebooku, gdzie codziennie umieszczam 2 zdania. Jedno dla początkujących i to jest zdanie z lukami, trzeba uzupełnić, a drugie zdanie do przetłumaczenia z polskiego i Waszym zadaniem jest przetłumaczenie tego na niemiecki. Publikuję te zdania codziennie, no, wychodzi tygodniowo 5, chyba że mam wenę, żeby więcej zrobić, ale to minimum 5. Jak pewnego dnia nie zrobię, to potem drugiego dnia odrabiam, robię więcej. Jak również raz w tygodniu robię na takiego krótkiego live'a półgodzinnego na Facebooku, podsumowującego te zdania z poprzedniego tygodnia. Wszystkie te 3 formy, to jest chyba najważniejsze, czy powiedzmy bardzo ważne, udostępniam na parę dni za darmo, żebyście chętni moglibyście w to wejść, rozejrzeć się, czy Was to interesuje, ewentualnie zrezygnować bez żadnych tutaj konsekwencji finansowych. Po prostu parę dni nie publikuję. Udostępniam je za darmo. Do zobaczenia, jak to wygląda, do przetestowania. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Miłego dzionka życzę. Lub też wieczoru. Lub też poranka, w zależności, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć.